Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób działa, jak używać takiego taniego, prostego testera okablowania. Takim testerem przetestujemy kable, które mają końcówkę RJ45, czyli tak zwana skrętka, kabel UTP albo kable telefoniczne RJ11, końcóweczka. Jak to przetestować? Najpierw dwa słowa o samym urządzeniu. Samo urządzenie pracuje na podstawie baterii 9-woltowej. Ta bateria w skali roku potrafi się rozładować, mimo że nie używamy urządzenia, więc jeżeli nie planujemy długo używać, warto tą baterię wyciągnąć. Jeżeli włączymy urządzenie i będzie nam tylko mrugać tutaj lampka, to znaczy, że ta bateria jest do wymiany. Dobra, zrobimy sobie prosty test. Na początek kabel telefoniczny. Za pomocą głównego urządzenia podłączamy wtyk RJ11 i do zdalnego urządzenia odbijającego sygnał podpinamy drugą końcówkę. W tym momencie możemy sprawdzić, czy kabel jest ciągły, sprawny, czy ktoś podczas zaciskania nie pomylił kolejności żył. Włączamy test, można włączyć standardowy szybki test albo S jak slow, tu można zwolnić. Weryfikujemy, tutaj jest 4 żyłowy przewód i wtyczka, tak więc 2, 3, 4 powinny nam tu odbijać. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Wszystko jest w najlepszym porządku, jeżeli chodzi o ten kabel. Ok, wyłączamy. Wypinamy. Ten kabel jest w pełni sprawny. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób przetestować kable teleinformatyczne, kable UTP, tak zwane skrętki. Tutaj, jak widzicie, mamy kabel, gdzie końcówki są takie same. Tutaj mamy standard B od biało-pomarańczowego. Więc powinno być tak, że wszystkie 8 żył, podłączmy sobie tutaj wtyk RJ45 i tu też, wszystkie 8 żył powinny odbijać dokładnie tak samo. Czyli 1, 1, 2, 2, 3, 3 i tak dalej aż do 8. Sprawdzamy, czy rzeczywiście tak jest. Włączmy slow, powolne. Jak widzimy, wszystko się zgadza. 1, 1, 2, 2, 3, 3, czyli wszystkie żyły odpowiadają sobie, nie ma tutaj żadnych problemów z tym kablem. No dobra, wyłączmy. Pokażę Wam teraz inną opcję. A co jeśli będziemy mieli do czynienia z kablem nie prostym, tak jak ten, gdzie obydwa wtyki są tak samo zaciśnięte, ale z kablem skrosowanym, gdzie pierwsza, druga, trzecia i szósta żyła jest na odwrót. Czyli tutaj mamy standard A, tutaj mamy standard B. Od biało-zielonego standard A, od biało-pomarańczowego standard B. No i dobra, wstawmy sobie standard A do testera, standard B do elementu zdalnego odbijającego sygnał. I tak, tu mamy A, tu mamy B. I jak to pokaże nam tester? Włączamy i zobaczcie. Po chwili tester już pokazuje poprawnie. Zobaczcie. Pierwsza linia z trzecią, druga z szóstą, trzecia z pierwszą, czwarta z czwartą, piąta z piątą, szósta z drugą. O, widzicie? Siódma z siódmą, ósma z ósmą. Tak więc cztery żyły są na przemian, a cztery są tak jak były. No i w tym momencie mamy do czynienia z kablem skrosowanym. Widać to, jak widzicie, tylko na elemencie tym zdalnym. Czyli tutaj, gdy podpinamy tester, tu nie widzimy, czy to jest kabel skrosowany. Tu on po prostu testuje 1, 2, 3, 4, wszystkie 8 zakończeń. Ale to już, jak widać po drugiej stronie, widzimy dopiero tutaj. Więc ewentualnie, gdy chcemy sprawdzić, czy kabel jest skrosowany, czy też nie, to musimy zwracać uwagę na ten element szczególnie. Czy idzie 1, 2, 3, 4 po kolei, czy też tak jak widzicie, na przemian. No i już widzimy, że to jest kabel skrosowany, w pełni sprawny. Ok, jeszcze Wam pokażę, jak wygląda przykładowe uszkodzenie kabla. Na przykład mamy tutaj kabelek, skrętka, zaciśnięty w standardzie B, najczęściej stosowanym. Podłączmy do skanera, testera okablowania tak naprawdę. I tutaj przykładowo, nie wiem, ktoś nam zrobił jakieś figla, połączył pierwszą i drugą żyłę. Zobaczcie. Pierwsza i druga w standardzie B to jest biało-pomarańczowy, pomarańczowy. I biało-pomarańczowy z pomarańczowym ktoś nam połączył, albo nie wiem, przeciął kable czy cokolwiek. Albo po prostu przeciął kable. Jak to będzie wyglądało? W tym momencie nie wykorzystamy w ogóle tego elementu, bo nawet jeśli był, powiedzmy, podłączony, a ktoś przeciął te kable, no to nie ma to żadnego związku.
Tak więc tego nie używamy i zobaczcie, co wskaże nam tester. Włączamy slow, najlepiej wtedy wolno będzie nam testował. I zobaczcie, co się dzieje. Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, zero odpowiedzi. One są po prostu rozdzielone, rozłączone, jak widzicie. Ale pierwszy i drugi jest połączony ze sobą. I co widzimy na testerze? 1, 2, widać, że są połączone. Tak więc jest pętla. Nie widzimy, w którym miejscu, jak daleko do tego, żeby sprawdzić mniej więcej, w jakiej odległości jest uszkodzenie. Można byłoby użyć trochę bardziej profesjonalnego sprzętu, ale przy okazji takiego zwykłego, taniego testera już widzimy, że z kablem jest coś nie tak. Gdzie? Tego nie wiemy, ale jest coś nie tak i trzeba szukać. Tu już widzimy przy okazji, że mamy tutaj taką pętlę połączenia. Tak więc jak widzicie, fajne urządzenie. Polecam Wam coś takiego posiadać, jeżeli w drobnym zakresie coś tam z sieciami komputerowymi robicie. Czy warto kupić, czy nie warto, sami ocencie. Moim zdaniem warto. I oczywiście nie zapomnijcie o baterii 9-woltowej. O, to jest takie miejsce, gdzie możemy wsadzić z jednej lub też z drugiej strony. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć Wam. Dajcie znać, czy używacie takiego testera. Cześć.